It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj. Kolorem tego vloga jest fioletowy, różowy. Najbliższe co kolorem miałem w szafie. W większości gier fantasy mamy wojowników, nekromantów. Elementalista też nie jest żadnym nowym, przecież pyromanta się pojawia tu i ówdzie. A jak nie, to w drzewkach rozwoju mamy jakąś tam władzę nad ogniem. Zazwyczaj nad ogniem. Problem pojawia się, gdy mam mówić o takim mesmerze. Nie to, żeby czegoś takiego nigdzie indziej nie było, tylko po prostu nigdzie indziej czegoś takiego nie widziałem. Więc można by powiedzieć, że mesmer jest taką dość charakterystyczną dla Guild Warsa profesją. A jako, że każda postać w tej grze może mieć dwie profesje, tak więc tym, co wyróżnia mesmera, jest rdzenny atrybut, czyli fast casting, szybkie rzucanie czarów. Polega to na tym, że każdy zainwestowany w ten atrybut punkt zwiększa prędkość, z jaką jesteśmy w stanie miotać czarami. Dzięki temu mesmer jest czymś w stylu karabinu wśród magów, wśród casterów. Następnym atrybutem jest domination magic, magia dominacja. Inwestowanie punktów w ten atrybut zwiększa skuteczność czarów z dziedziny magii dominacji, a to z kolei wiąże się z zadawaniem obrażeń i przerywaniem przeciwnikom, co będzie bardzo ważne za chwilę. Jest też atrybut magii iluzji. Inwestowanie punktów to zwiększa skuteczność naszych iluzji, co z kolei przekłada się na ograniczanie ruchu przeciwnika. Wszelkie spowolnienia, ogłupienia, tego typu rzeczy to jest właśnie magia iluzji. Wygląda to troszkę inaczej niż w drugim Guild Warsie, chociaż w materiale dodanym na sam koniec, w Guild Wars Beyond, Winds of Change konkretnie, ostatnia walka była z mesmerką, która miała skille bardzo przypominające to, co będzie się działo w dwójce, więc jest nawet w lore ta tranzycja, to przejście między tym, co profesje robiły w pierwszej części, a tym, co profesje robią w drugiej części. Ostatnim atrybutem jest Inspiration Magic, magia inspiracji. W tym zawierałoby się podkradanie energii przeciwnikom, zdejmowanie enchantów i zapobieganie obrażeniom. Wspomniałem tutaj o takim przejściu między pierwszym Guild Warsem a drugim Guild Warsem. To jest coś, co pojawia się też przy innych profesjach. Nie mówiłem o tym, kiedy wypowiadałem się na temat Monka, ale jeżeli będziecie biegali po Ascalonie, tych terenach po Searing, to możecie spotkać Monków czy jakąkolwiek inną profesję z pierwszego Guild Warsa, używających skilli tak jak mamy w pierwszej grze, więc gracze zaznajomieni z oryginałem będą jakby przygotowani mentalnie na to, co ich może spotkać. Gracze z drugiej części zdziwią się. Ostro się zdziwią. Mesmer jest dość dziwną profesją ze względu na to, że podobnie jak nekromanta nie mieści się w pewnych ramach przyjętych dla gier MMO w tym stylu. Jest stanowczo najmocniejszą postacią PvP. Sieje grozę. Jeżeli ktoś gra wojownikiem postacią pierwszoliniową, no to na widok mesmera zaczyna się przejmować, bo nie wie, jakie niespodzianki może ten mesmer trzymać. Jeżeli z kolei gra się, nie wiem, elementalistą czy nekromantą i zobaczy się takiego mesmera, no to jest kaplica. Mesmer głównie zajmuje się wyłączaniem z obiegu innych przeciwników. Żeby być dobrym mesmerem, trzeba zrozumieć mechanikę działania tej postaci. To nie jest nekromanta, to nie jest elementalista, który rzuca czar i ten czar na przykład zadaje jakieś obrażenia. Tutaj to działa troszkę inaczej. Są techniki na granie mesmerem. Jedna z technik polega na pozbawianiu przeciwnika energii. I to nie jest tak, że zarzucamy czar na przeciwnika, który pozbawia go energii. To jest bardziej tak, że zarzucamy na innego castera, zarzucamy na jakiegoś maga czar, który pozbawi go energii, ale tylko wtedy, jeżeli mag spełni pewne warunki. Na przykład jestem elementalistą, mesmer zarzuca na mnie swój czar pozbawiający mnie energii. Dopóki ja nie zacznę czarować na lewo na prawo, to nie będę tracił energii. Więc mogę albo nic nie robić i stać się bezużyteczny na polu walki, albo mogę rzucić czarem i przekonać się bardzo boleśnie, że popełniłem błąd. I to w ferworze walki też nie jest tak, że ja to widzę. Pojawia mi się tam mała ikonka w rogu ekranu i leci cooldown na niej. Więc jeżeli jestem w trakcie rzucania czaru, to nawet nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek zrobić. I nagle, au, boli. Nie mam energii, nie mam jak czarować, czyli zostałem wyłączony z rozgrywki. Inną taktyką dla mesmera jest wyłączanie skilli. To, za co kochamy mesmerów, bądź ich nienawidzimy, właściwie obie te rzeczy naraz zależy, po której stronie barykady stoi taki mesmer. Elementalista rzuca jakiś czar, a mesmer mu pac przerywa i ten czar do tego jest wyłączony na kilka dodatkowych sekund. Bardzo bolesne, jeżeli starcie jest dość mocne i jeżeli wyłączy się najważniejszy skill jakiś elitarny, to właściwie może całkowicie rozwalić build przeciwnika, no i przeważyć szale zwycięstwa na jedną ze stron. Ostatnią z takich technik jest zmniejszanie zagrożenia przeciwników. Mesmer może okulawiać, mesmer może ogłupiać, mesmer może na różne sposoby osłabiać przeciwnika. W zależności od tego, czy to jest wojownik, czy to jest elementalista, czy to jest łucznik, mesmer ma zawsze jakiegoś asa w rękawie, którym może utrudnić mu życie. I to prowadzi nas do tego zagadnienia, jak bardzo użyteczny jest taki mesmer. W PvP jest to postać siekąca bezwzględnie, trudno w ogóle stawać w szranki z czymś takim, jeżeli nie ma się po swojej stronie też mesmerów, którzy mogliby dobrze to kontrolować. PvE zaczyna się robić troszkę inaczej. Wszystkie rzeczy, które może robić mesmer, mogą robić też inne klasy. Oczywiście nie tak sprawnie, ale robią to wtedy przy okazji. To nie jest tak, że bierzemy mesmera, żeby wyłączać wszystko po drodze. Możemy dać wojownikowi jednego skilla, rangerowi drugiego skilla, elementaliście, jakieś tam podpalenie, kilka rzeczy i cały team ma wszystko, czym może dysponować mesmer i właściwie mesmer jest w tym momencie zbędny. No i jest problem. Jaka frajda jest w graniu postacią, która jest bardzo mocnym damage supportem, ale sama z siebie jakby nie generuje tego i polega na inteligentnej rozgrywce prowadzonej przez innych graczy. To tak jak z rozgrywającym. Można na mesmera spojrzeć jako na rozgrywającego na polu bitwy. To on dyktuje tempo rozgrywki, to on buduje tą melodię, którą wyklaskują trybuny. Jeżeli inni gracze na boisku są dobrzy, no to podania mesmera, to przejęcia mesmera będą znaczące i doprowadzą do zwycięstwa. Z drugiej strony, jeżeli mamy świetnego rozgrywającego, a resztę teamu, która kompletnie nie zna tego rozgrywającego i go nie rozumie, czyli hero, no to dochodzimy do sytuacji, w której rozgrywający sam sobie, a reszta teamu swoje, no i właściwie nie dzieje się nic. Nic dobrego w każdym razie. W pierwszym Guild Warsie mesmer, tak jak każdy caster, ma do wyboru staffa albo różdżkę i fokusa. I tak jak każda profesja w drugim Guild Warsie, jego wachlarz zdolności został troszkę rozszerzony. Z broni dwuręcznych może władać mieczem dwuręcznym albo staffem, a z broni jednoręcznych do mainhanda, do prawicy może mieć różdżkę albo miecz, a do offhanda, do lewej dłoni może mieć fokus, może mieć pistolet, może mieć miecz, może mieć pochodnię, a pod wodą może władać włócznią albo trójzębem. I z tego, co bawiłem się troszkę, granie mesmerem w dwójce jest całkowicie odmienne od tego, co się działo w pierwszej części. W pierwszej części mesmer był taką osobą, która przerywała, która rozbijała rozgrywkę, ten mecz prowadzony przez przeciwną drużynę. W drugim Guild Warsie mesmer jest osobą, która spełnia podobne zadania, ale całkowicie innymi narzędziami. Tutaj nie ma takiego przerywania jak w pierwszym Guild Warsie, że pyk, rzucam czarem i czar przeciwnika zostaje przerwany w połowie i nie lecą z nieba meteoryty, jest fajnie, jest super. Tu jest troszkę inaczej, żeby przerwać przeciwnikowi, to trzeba go przewrócić. Więc są tam pewnie jakieś czary przewracające, ale nie na tym się mesmer skupia. Mesmer skupia się na tym, żeby tworzyć iluzję, żeby się jakby klonować na planszy i rozbijać grę przeciwnika, rozbijać jego taktykę w inny sposób. Blef. Nie chciałbym z mesmerem grać w pokera, szczególnie jeżeli ja bym siedział sam naprzeciwko jednego, a właściwie trzech mesmerów. Kurde, zabrzmiał jak jakiś tekst z Biblii. Jeden mesmer, a trzy osoby na planszy. No i torem ułożonym przez poprzednie vlogi doszliśmy do momentu, w którym powinienem zająć się hero. W Guild Warsie dostępnych jest dwóch hero o profesji mesmer. Pierwszym w kampanii Nightfall jest Norgu i mamy do wyboru albo niego, albo wojownika Gorena. Polecam brać Norgu, bo wystarczy nam jeden wojownik Kos, ewentualnie Jora z Nightfalla. W dodatku A of North jest też Gwen, którą dostajemy prawie na samym początku, więc wypadałoby się tam wybrać jak najwcześniej. Wspomnę też o Razachu z Nightfalla, który technicznie nie jest mesmerem, jest rytualistą, ale jest to jedyny hero, który może zmienić swoją profesję, pierwszą, tą podstawową profesję, co jest w ogóle dziwne. I spora część graczy, tak jak ja, zamienia go na mesmera bądź na nekromantę. Jako że nekromantów jest trzech i to wystarcza do Discorda, ja swojego Razacha zamieniłem na mesmera, bo mi jest potrzebny do mojego zestawu buildów. Na koniec zazwyczaj wspominam o ikonicznej postaci ze świata Guild Warsa, która reprezentuje daną profesję. I tu jest problem, bo mesmer takowej postaci nie posiada. O tej teorii słyszałem już dawno, ostatnio mi ją przypomniał Wooden Potatoes. Jeżeli ktoś nie zna, nie kojarzy, to jak najbardziej polecam. Jedna z teorii jest taka, że w założeniach twórców, w założeniach ArenaNet, mesmer ze względu na swoją oryginalność miał być tą postacią, która miała trafiać do jak najszerszego grona graczy. Nie wiem, czy tak się stało, czy nie, nie znam statystyk na ten temat. W moim wypadku mesmer był ostatnią stworzoną postacią, no więc nie trafili. Jednak ciekawe jest to, że jako takiego ikonicznego mesmera, henchmana w Guild Warsie po prostu nie ma. Iluzorycznie kończąc ten temat, mówię wam dziękuję za dzisiaj, hej!